Zlałeś mnie na czacie w tej bitwie. Ja zwykle nie czytam czatu w bitwie, wiesz? I to nie jest tak, że ja kogoś olewam. Może ty zwracasz uwagę na czat, ja po prostu nie zwracam uwagi. Jakbym czytał, to może bym... To na pewno bym się przywitał, jakbym zobaczył, ale ja nawet nie patrzyłem na to, wiesz? Czytałem w tym czasie YouTube'a komentarze, które się tutaj pojawiają i odpowiadałem na pytania, jak słyszałeś pewnie. Jakby... Prawdopodobieństwo, że spotkam widza w bitwie jest mniejsze niż jak mam widzów na czacie na YouTubie, na Twitchu i na te pytania po prostu odpowiadam. Ale mi kurna obrócił się ten kowiec. Więc przepraszam, ale po prostu nie patrzyłem na czat. No nie wierzę w to, no szkurna. Ale mi się ten kowiec ślizga masakra. Olipka, no. Ej, czemu nikt tutaj nie jedzie z naszych? No sens, panowie. Aj. Żeby wygrać tę bitwę, trzeba pozbyć się kołowca. Taka jest prawda. Żeby się go pozbyć, trzeba go trafić. Żeby go trafić, trzeba się znaleźć po drugiej stronie mapy. Jest to tak niestety zrobione. Jestem wykryty, lol. Nie mam pojęcia, kto mnie wykrył. Ale ktoś tam jest. Jest, mam go. Okej. Jeżeli... O, znalazłem. Siema. Widzicie? Teraz tak. Padł kowiec. No to super informacja. O, idzie sobie udas. Czemu nic? A, nikt nie mierzy. Multi sam powtarza, że kowiec jest do podświetlania aktywnego. Co to ma być? Się pyta moja osoba. A byłeś przed chwilą na live, czy teraz przyszedłeś? Po co mam jeździć, skoro ja ich widzę? Po co mam ryzykować?
Jakbym nic nie widział, to bym się ruszył, ale po co mam jeździć, jeżeli ich podświetlam? Bo nie do końca rozumiem, po co mam jeździć? Co to daje? To, że ty widzisz więcej emocji, to myślisz, że to daje efekty lepsze? Nie no, emocje nie są nagradzane w tej grze. Ważne jest granie z mózgiem. Jeżeli ja teraz, zobacz, podświetlam gościa i on zginie zaraz może, to to jest najważniejsze, tak? A nie muszę robić bączków. Junior Victor, witam. Multi, mógłbyś wypowiedzieć się na temat OBI-705 i PZ.KPMW. 7, czy są to jeszcze dobre czołgi, a jak tak, to który lepszy? Jakby co to są to ciężkie pojazdy z wieżą z tyłu? Pozdrawiam, D5 zł i 72 grosze. Jest wyrównana bitwa. Nie zależy na wygraniu, a nie na kręceniu bączków. Pa. Jaki hajek. Nie wykryli mnie nawet. Oni mnie nie widzą. To jest piękne. Tylko że oni są nic nie warci w tym momencie. Dobra, jadę stąd. Teraz to nie jest problem, bo nikt w nich nie strzeli. Ich podświetlanie jest bez sensu. Teraz, żeby wygrać tę bitwę, trzeba zdjąć Luduwa. Przepraszam, uratować Luduwa. I jej podświetlać. Zobaczcie, że na północy mapy jest Luduwa. Ona potrzebuje oczu. Ale jak poszedł turniej kiepsko niestety, ponieważ nie tłumacząc się żadnymi wymówkami, po prostu no tak było, no musiałem zrestartować live'a, co nie? Bo serwer w Frankfurcie, na który wysyłam zwykle sygnał, jest dzisiaj bardzo przyciążony i waliło live'a. Musiałem szybko spróbować uratować go i zalogować się na serwer w Liechtensteinie. No i cóż. No i niestety efekt jest taki, że nie ma opóźnienia na live'ie. I jak nie ma opóźnienia, no to granie turnieju jest do dupy, jak się spotka polskiego gracza. No a ja polskiego gracza spotkałem. No i mnie rozstrzela po prostu jak kaczkę, strzał do kaczki. Non stop był wcelowany i może to nie było opóźnienie, może było, ale zostałem rozstrzelany z każdej strony, dostawałem zawsze niewykryty. Był. No i tyle. Wcześniej opóźnienie było. Wygrywaliśmy, ale no jak się skończyło, to już dupa zbita. No, na turniejach trzeba opóźnienie minutkę mniej więcej mieć. To daje duże bezpieczeństwo, taki spokój. No ale no dzisiaj wyjątkowo opóźnienie duże było, no przepraszam, ale serwery są nie moje. To akurat serwer, który zbiera dane, nie mój net. Wyjątkowo, zwykle mój internet. Bo mój internet jest dość słaby, ale to mówię, nie był mój internet wyjątkowo tym razem. Moi drodzy, co by tu zrobić? No teraz wydaje mi się, że jest taki moment bitewki, że trzeba byłoby się pozbyć się trójki. Co nie? Nie wiem, czy się zgodzicie. Ona mnie nie widzi oczywiście. I żeby ją zabić, no trzeba mieć jeden strzał dobry. Ajajajajaj. Źle się stało, bo teraz ona już będzie tu wcelowana. Ale Arto uratował. Czy masz internet od UPC? Tak, odczuwasz lekki skok pingu. Mój internet od UPC zawsze laguje prawie na EU2 na przykład, więc ja staram się unikać gry na EU2.
Tak się składa niestety, że strasznie kiepsko działa UPC ZU2. Mi przynajmniej tak. Mi. Nie działa najlepiej taka wersja. Kurna. On tu jedzie, co nie? Wiecie, że on tu jedzie. Run! Wydaje mi się, że muszę zdjąć Fteina, on jest ważniejszy teraz niż ten TVP. On ma 600 HP z tego co widzimy. 200. I mogę go bardzo łatwo zdjąć. O ile dobrze zagram. Aj, nie przebiłem go. Niestety go nie przebiłem. Bok wieży? Zdjęty. Jest i tego kolega. Czy mnie widzi? Kurde, widzi. Arta mi przywaliła. I tu jest ostatnie. Uważam, że odegrałem w tej bitwie ogromną rolę kołowcem. I choć nie zagrałem może jakoś majestatycznie, nie robiłem bączków, zagrałem tak jak ktoś tutaj napisał, jak bot, nie jeździłem, to wydaje mi się, że to było dobre i to pomogło drużynie bardzo. 4700 po asyście. 3300 własnych uszkodzeń, sporo expa. Wydaje mi się, że taka gra po prostu jest ważniejsza niż Arty zrobiła 5000, niż po prostu takie, wiecie, jeżdżenie, żeby sobie pojeździć. No, tak mi się wydaje, że to jest bardziej opłacalne. Tutaj utraciłem szewron na kranwagnie. Kurde, niedobrze.